Witajcie na moim blogu melarosa.pl. W tym słoiczku mam perfumy z czeremchy. Udało się. Z tej oto czeremchy, która jest za mną, która już niestety przestała kwitnąć, wykorzystałam jej kwiaty do zrobienia właśnie tych perfum, do uchwycenia tego zapachu czeremchy. I tu właśnie mam te perfumy. Są w formie takiej stałej. To jest właściwie taka pomada, ale pachnie, pachnie i to jest najważniejsze. I to jest to, o co mi chodziło. I dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy trzymali kciuki, żeby mi się to udało. Dzisiaj rozpoczynam kolejny etap, czyli pozyskiwanie perfum z bzu. Ale jeszcze chciałam nawiązać do czeremchy. Myślę, że gdybym miała szansę jeszcze więcej razy zmieniać te kwiaty, bo niestety udało mi się tylko 11 razy je zmienić, ale gdyby mi się udało więcej razy, na pewno ten zapach byłby bardziej jeszcze intensywny. Co jest ważne, nie czuć w ogóle zapachu tego tłuszczu zwierzęcego. Dlaczego nie udało mi się tak więcej? No po prostu maj zrobił się deszczowy, a kwiaty muszą być suche, te, które wykorzystuję do enfleurage. Myślę, że teraz pogoda, ten tydzień ma być ładny, więc z bzem nie będę miała tego problemu. I na pewno, co jeszcze, trzeba zmieniać częściej kwiaty czeremchy. Ja zmieniałam co 2 dni, ale myślę, że jeżeli pozwoli na to sytuacja, to trzeba to robić codziennie. No, okolica wypełnia się zapachem bzu. I ja postanowiłam wykorzystać je również do zrobienia perfum podobnych jak te z czeremchy. Pogoda będzie ładna, więc nie będę miała tego kłopotu co z czeremchą, że padały deszcze i kwiaty były mokre. Musiałam czekać na suche kwiaty. Tym razem kwiaty będą suche. Będę je układać. Właściwie już zaczęłam to dzisiaj robić. I liczę również na wspaniały efekt. Będę już doświadczona tym pierwszym doświadczeniem. Częściej zmieniać kwiaty, żeby ten zapach był jeszcze bardziej intensywny. O efektach będę informować. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl.